Paweł Chmielewski, PCH24 TV. Szczęść Boże. Witam szanowni Państwo w programie Jaka jest prawda? A moim gościem pan dr Jakub Woziński, ekonomista, publicysta, znany Państwu także z PCH24. Kłaniam się, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o wpływie sankcji, które zostały nałożone na Rosję wskutek rosyjskiej agresji na Ukrainie. O tym wpływie, który miał być wielki i miał Rosję zdruzgotać. Na to wszyscy liczyli, ale jak dzisiaj wskazują liczni eksperci, ekonomiści. No cóż, ten wpływ nie okazał się bynajmniej tak wielki, jak to sobie robiono nadzieję, za to, gdy idzie o Polskę czy inne kraje zachodnie, cóż, tutaj sytuacja gospodarcza niestety najlepsza nie jest. Czy to ma jakiś związek z sankcjami, czy nie? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, o tym jak Rosja obchodzi sankcje i czy można ewentualnie coś zrobić, żeby przestała je rzeczywiście obchodzić, a wszystko oczywiście w kontekście kolejnego pakietu sankcji ogłoszonego przez Unię Europejską w tym tygodniu. Ten dziesiąty już pakiet sankcji ma zostać szczególnie Zaprezentowany i wdrożony w życie. Pytanie, właśnie, czy to nie jest raczej teatr, jak nawet jeden z Chyba wpływowych polityków polskich prawicowych się niedawno wyraził. O tym będziemy rozmawiać. Zachęcam do tego, żeby wspierać kanał PCH 24. Teraz przygotowujemy cały czas serial Kto Zabił Jezusa z udziałem księdza profesora Waldemara Chrostowskiego i redaktora Pawła Lisickiego. Pierwszy odcinek został już wyemitowany, ale ci z Państwa, którzy wesprą ten projekt, będą mieć dostęp do wszystkich odcinków od razu, a nawet do odcinka bonusowego, który będzie w wielkim tygodniu właśnie dla naszych darczyńców emitowany. Także zachęcam do tego, żeby takim darczyńcą właśnie zostać. Wszystkie informacje na banerze, na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Panie doktorze, rok od wojny jest dobrym momentem na takie podsumowanie i zanim przejdziemy już do konkretnych może działań, które są podejmowane przez Zachód względem Rosji, to jak Pan ogólnie ocenia po roku kondycję gospodarczą Federacji Rosyjskiej? Czy zgadza się Pan z tymi ekspertami, którzy mówią, że no cóż, ta kondycja nie została szczególnie nadszarpnięta, czy jednak widać jakieś tąpnięcia wyraźnie? Ważne. Czy ogólnie rzecz biorąc, myślę, że jesteśmy przedmiotem bardzo zaawansowanej wojny informacyjnej, to dla wszystkich jest chyba oczywiste i to wojny informacyjnej prowadzonej przez obydwie strony, przez stronę rosyjską i przez stronę zachodnią, proamerykańską i obie strony starają się swoją jakby narrację tutaj bardzo mocno uskutecznić, narzucić. I wydaje mi się, że żadna z tych narracji nie jest, nie jest w pełni oczywiście prawdziwa. Prawda zazwyczaj nie leży po środku, ale, ale w tym wypadku myślę, że trzeba ten, żeby uzyskać ten faktyczny obraz tego, co dzieje się z Rosją, trzeba gdzieś szukać jakiegoś takiego obrazu wydarzeń, który byłby gdzieś, leżał może nie w samym środku, ale bardziej gdzieś, 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 tutaj w tej strefie środkowej, tak to nazwijmy, tak, czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że z pewnością nie jest tak, jak mówi na początku chóre optymiści, że nałożymy sankcje, Rosja zwinie się, aż o 10% spadnie PKB w ciągu roku, i za chwilę się podda, i będzie koniec wojny. Z tym z tym scenariuszem na pewno nie mamy do czynienia, ale z drugiej strony też nie mamy z takim scenariuszem do czynienia, który by pokazywał, że Rosja jest takim mocarzem gospodarczym, że no, praktycznie na nią te żadne sankcje nie wpłynęły. Tak? Bo widzimy dzisiaj po roku, że mieliśmy do czynienia, myślę, z takimi kilkoma różnymi fazami tak? tego, tego konfliktu, tego starcia gospodarczego. I w tej pierwszej fazie tego, tego starcia gospodarczego Rosja radziła sobie nadzwyczaj dobrze, ponieważ jak wiadomo to odcięcie od, od rosyjskich surowców sprawiło, że cena ropy, cena gazu bardzo mocno skoczyła na światowych rynkach. To bardzo mocno zaśliło budżet rosyjski. Tak? On w zeszłym roku zanotował praktycznie rekordowe nadwyżki w tym rachunku bieżącym. Tak? Tam napłynęło... Z tego co pamiętam, jakieś około 230 miliardów dolarów, co było rekordem um, wszechczasów, jeśli chodzi o Rosję. No, ale jeśli z drugiej strony napłynęło aż te, tak dużo pieniędzy, a Rosji um, to są w Rosji mamy do czynienia w tej chwili z, z deficytem budżetowym, to jednak pokazuje nam um, taką kondycję Rosji, która jest um, bardzo, bardzo różni się od tych ocen, które by mówiły, że, że niestety, że, że Rosję, na Rosję to w żaden sposób nie wpływa. Moim zdaniem, jednak to na Rosję dosyć wpływa i Rosja odczuwa to, co się dzieje aczkolwiek te kolejne sankcje, które w tej chwili już wchodzą, one są już na tyle takie niewiele znaczące, że nie są w stanie już tutaj bardziej mocniej Rosji, mocniej uderzyć. Ten te najsilniejszy cios został wyprowadzony na samym początku, a teraz to są już tylko takie detale, tak, moglibyśmy powiedzieć. Nawet jeżeli Rosja te sankcje jakoś odczuwa, no to trzeba przyznać, że to nie jak ma się do tych obietnic, które były składane i możemy mówić, to propaganda, ale jednak roztaczono przed nami taką wizję Rosji, która po prostu się gospodarczo zawali Rosjan, którzy będą żyli w biedzie, nic takiego się nie dzieje i tutaj można zadawać pytanie, czy nawet jeżeli Rosja ma trudności, no to nie są to tego rodzaju trudności, które tak naprawdę nijak nie wpłyną na zdolność do długoterminowego prowadzenia konfliktu zbrojnego z Ukrainą. Z pewnością, jakby to są takie trudności, które Rosja jest w stanie jakby przemóc i jest w stanie prowadzić ten, ten konflikt jeszcze bardzo długo. Te, te, te sankcje, które zostały nałożone, one, one nie, nie, nie mogły po prostu zadać takiego jednorazowego, silnego ciosu, ale, ale jednak trzeba zauważyć, że. Rosja została odcięta od czegoś, co jest absolutnie kluczowe we współczesnej gospodarce, czyli od systemu finansowania, od rynków światowych. Tak została wyrzucona z systemu SWIFT. Nie może się zapożyczać na, na tą wojnę, tak jak cały Zachód na rynkach międzynarodowych. Musi w tej chwili tak naprawdę ratować gdzieś swój budżet jakimiś rozpaczliwymi emisjami obligacji dla własnych obywateli. Musi ściągać jakieś podatki od nadmiarowych zysków, od, od Gazpromu, od innych swoich największych firm. Musi też Rosja coraz bardziej uszczuplać swój Narodowy Fundusz Inwestycyjny, który, który miał być takim, właśnie takim takim źródłem pieniędzy na czarną godzinę. No, jeżeli te pieniądze już są z, tam, z tego ze sobą drenowane, to pokazuje, że w jakimś sensie ta. Czarna godzina już w pewnym sensie nastała, ale to, to nie jest z pewnością taki rodzaj problemów, który bym, by nam wskazywał na taki szybki, nieuchronny koniec Rosji. Ja bym tu raczej się spodziewał takiego scenariusza, że jeżeli utrzymałby się obecny model, to po prostu Rosja, przez to, że nie ma dostępu do zachodnich technologii, że Rosja, rosyjska gospodarka była zawsze dosyć prymitywna w porównaniu do, do zachodnich, że Rosja po prostu będzie skazana w tym takim długotrwałym wyścigu na, na, na porażkę. To troszeczkę tak jak w przypadku, Rosji radzieckiej, Rosji sowieckiej, tak, ona była w stanie też bardzo długo funkcjonować, była w stanie długo wydawało się gdzieś budować swój poziom PKB, i, i, i te dane podawane na cały świat, przecież by pokazywane były, że, że przecież Związek Radziecki coraz bardziej się bogaci, a gdzieś u podstaw tego szła coraz bardziej jakby taka, Postępująca erozja tych podstaw gospodarczych, i myślę, że z czymś mamy tutaj właśnie takim do, do czynienia. Naj, naj, najbardziej moim zdaniem sz, szkodliwe dla Rosji w tym zestawie sankcji był właśnie ten krok, który polega na tym, że Rosja została odcięta od, od, od światowych finansów, od międzynarodowego systemu finansowego. Próbuje sobie gdzieś to jakoś łatać, protezować związkami z Chinami czy, czy z innymi państwami, próbuje gdzieś indziej szukać tych pieniędzy albo. Próbuje szukać tych pieniędzy w portfelach swoich obywateli, ale to jeszcze nie są tak bardzo paniczne ruchy, żeby mówić, że to już jest, już, już teraz, już zaraz upadek, tak? To jest raczej scenariusz na wiele, wiele lat. A z perspektywy czasu tego roku, który upłynął prawie od odcięcia Rosji od systemu SWIFT, to co to konkretnie spowodowało? To znaczy, jakiego rodzaju trudności Rosjanie napotkali i dalej napotykają właśnie bez tego SWIFT'u? No, chociaż takie, że nie mogą po prostu korzystać z międzynarodowych rynków finansowych. Tak, to jest najbardziej najtańsze źródło zadłużania, jednocześnie finansowania działalności państwa na całym świecie. Tak, kto ma dostęp do tych, do tych międzynarodowych rynków może tak, jak Polska, jako tako poprowadzić jakąkolwiek politykę sensowną budżetową. W momencie, gdy, gdy jest się od, od niego odciętym, tak jak w przypadku Rosji, trzeba szukać jakichś nadzwyczajnych środków, trzeba szukać jakichś zaskórniaków. No i Rosja te zaskórniaki przygotowywała, tak jak. Powiedziałem, tutaj ten Narodowy Fundusz Inwestycyjny, gdzie odkładano pieniądze z, ze sprzedaży ropy czy gazu, miał właśnie służyć takim, właśnie takiemu scenariuszowi, jaki mamy obecnie. tak Odkładano pieniądze, gromadzono również znaczące rezerwy walutowe, ale to są dużo mniej wydajne dużo mniej takie takie powiedzielibyśmy zaawansowane środki finansowania bieżącej działalności państwa, tak? Czyli Rosja jakby cofnęła się o krok wstecz względem względem całego świata, bo przeszła na bardziej prymitywny sposób funkcjonowania. Ona nie może również w ten sposób jakby jej, jej banki, jej przedsiębiorstwa nie są w stanie w ten sposób również Partycypować w, w międzynarodowym rynku finansowym to również będzie miało moim zdaniem wpływ na to, jak będzie Rosja wyglądała w, w, w kolejnych latach. Tak? Czyli można powiedzieć, że Rosja w jakimś sensie została w tym momencie skazana na jakąś taką powolną prymitywizację swojej, swojej gospodarki. tak? Ona może to łatać, tak jak już powiedziałem wcześniej, jakimiś kontaktami, czy to nie wiem, z, z Arabią Saudyjską, z Chinami, Turcją, czy z innymi zbuntowanymi krajami względem amerykańskiego hegemona, ale, ale to, to już nie będzie to, bo to jest zawsze mniej zaawansowany, mniej wydajny system takiego funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw jako takich w ogóle. A jeżeli chodzi o te rosyjskie bardzo duże wpływy, jak pan doktor mówił, z handlu surowcami, zwłaszcza ropą, no rozumiem, że gazem jednak nie, to czy one nie utrzymają się także w tym roku? No bo jeżeli w roku ubiegłym zapotrzebowanie na rosyjską ropę było bardzo duże, Rosjanie zwiększyli wydobycie, ceny też były wysokie. To czy nie ma takiej perspektywy, takiego ryzyka, że Rosjanie dalej będą sobie te wszystkie problemy na różnych obszarach jakoś po prostu naprawiać tym, właśnie, że z ropy mają coraz więcej pieniędzy? Znaczy Rosjanie przestawili się ogólnie rzecz biorąc na, na, na Azję, tak? Praktycznie oni sobie spalili już całą Europę jeśli chodzi o, o kontakty handlowe, na ten moment tak to wygląda. I nie są w stanie już uzyskiwać takich cen, takich jak uzyskiwali w, w ubiegłym roku. To był absolutnie ich, tak wygląda na ten moment, tak to się przedstawia. To był, to był szczyt tego, co mogli z tego całego rynku wycisnąć, tak? Bardzo pod wpływem tej wojny rozwinęła się w Europie infrastruktura dla różnego rodzaju przesyłów. Surowców z krajów arabskich, ze Stanów Zjednoczonych, tak więc te wszystkie surowce, które wcześniej płynęły sobie tylko głównie z Rosji, teraz zaczynają płynąć z innych źródeł, z takich krajów, również jak, jak Maroko, z Afryki Północnej, tak więc tutaj się znacząco zwiększyła konkurencja dla Rosji, tak? Ale Rosja... rosyjską ropę nadal kupujemy i w Unii Europejskiej, w Polsce to też. Tak, ale to już, to już, to już nie są te, te ilości, tak? I Rosja w tym momencie, będąc zmuszona do tego, żeby szukać nowych rynków, została też zmuszona do tego, żeby oferować coraz większe obniżki, czy to Indiom, czy, 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 czy Chinom. Ona oferuje nawet ropę, często po 30 dolarów taniej na każdej baryłce, co jest już. Zauważalnym ubytkiem względem tego, co było w, chociażby w tym poprzednim roku. Tak? tak więc to nie jest tak, że te dochody zupełnie znikną, jakby że zupełnie wyparują, ale będą z pewnością niższe, bo, bo wykorzystują Rosję w tej chwili ci azjatycy kontrahenci, którzy wiedzą, że no Rosja w tym momencie nie za bardzo ma wyboru. Tak? O ile wcześniej Rosja mogła Przesyłać swoje, swoje surowce, czy to właśnie gazociągami płynącymi do Europy, czy też budowanym gazociągiem siła Syberii w stronę Chin, no to jeżeli siłą rzeczy pozostaje tylko kilka krajów do wyboru, no to te kilka krajów wie dobrze, że ma o wiele wiedzą, te kraje wiedzą, że mają dużo lepszą, silniejszą pozycję negocjacyjną, że mogą Rosjan zmusić do tego, żeby, żeby płacili, żeby sprzedawali te surowce po niższej cenie. I tak się w rzeczywistości dzieje. W ostatnich tygodniach słyszymy bardzo dużo o możliwości zacieśnienia współpracy rosyjsko-chińskiej. To jest rzecz, która no, niejako prześladuje nie, myśl Zachodu już od dłuższego czasu, ale czy nie jest trochę tak, że Rosjanie są teraz bardziej jeszcze rozpaczliwie tej chińskiej pomocy szukają właśnie dlatego, że tak jak pan doktor mówi, nawet jeżeli jakoś ten poprzedni rok nie przeżyli, to widzą, że będzie teraz coraz trudniej. Po prostu Chińczyków jeszcze mocniej potrzebują. Absolutnie będą potrzebowali Chińczyków, y, głównie pod kątem dostawy, do, dostępu do, do technologii i dostępu do, do kapitału. Tak? Y, Rosja była takim krajem, która wiecznie importowała tylko technologię, bo, bo stawiała tylko na rozwój właśnie tych, tych, tych przemysłu surowco, surowcowego. Teraz, w momencie, gdy została praktycznie wydrenowana z tych nowoczesnych technologii, bo ponad tysiąc zachodnich korporacji uciekło z Rosji, no to będzie musiała gdzieś te swoje braki. Uzupełniać i to wreszcie wskazuje w tej chwili na to, na, na, na relacje z Chinami, ale również z innymi krajami. Ja myślę, że. W Rosji można czuć, w tym, jakby wśród władz rosyjskich, w tych, w tych wypowiedziach, w tych decyzjach, można wyczuć ewidentnie jakiś taki pewien zawód z tego powodu, że, że ta, ta reszta świata, która tak miała wspólnie z Rosją tak stanąć u boku przeciwko, przeciwko Zachodowi, że ona tak nie do końca się do tego kwapi. Chyba jakiś inny scenariusz był, był, był planowany. Co prawda widać, że te wszystkie kraje też bardzo mocno, które tutaj wymieniłem. Bardzo mocno pomagają Rosji w, w takim omijaniu różnego rodzaju sankcji, bo jak widzimy, ten, ten system jest jednak mimo wszystko dziurawy, ale, ale ta skala pomocy nie jest chyba aż tak duża, jak, jak tutaj Rosjanie pierwotnie przewidywali, że, że będzie. No tak, pamiętamy wszyscy przemówienie Putina z Iranu, kiedy wzywał cały świat do buntu wobec złotego miliarda, jak to mówił, prawda, czyli całego Zachodu z Japonią. Tego może jeszcze nie widać, ale mam, panie doktorze, pytanie odnośnie powagi tych sankcji, które są przyjmowane. No względem Rosji, jeszcze abstrahując już od SWIFT-u, ale to wszystkie sankcje, które później wchodzą w życie, ciągle teraz mają wchodzić w życie, czy no one są właśnie na poważnie robione, czy mamy do czynienia z kolejnymi autentycznymi próbami jakiegoś uszczelnienia tego systemu sankcyjnego, czy raczej z pewnym no już tylko teatrem i taką grą pozorów, to znaczy z chęcią uspokojenia opinii publicznej przy jednoczesnym pragnieniu utrzymywania jednak z Rosją faktycznych kontaktów handlowych, nawet jeżeli jakąś okrężną drogą, jak pan ocenia te wszystkie unijne, czy nawet amerykańskie skanjskie sankcje, które są ciągle na Rosję nakładane. Czy jak zawsze w tego typu przypadkach, te, te, tego rodzaju kroki podejmowane przez społeczność międzynarodową zawsze są w jakimś mniejszym lub większym stopniu dziurawej. Tutaj takim dobrym przykładem tego jest postawa chociażby Turcji która tak skrzętnie na tym zarabia. To jest tajemnica Poliszynela w tej chwili, że przez Turcję płynie bardzo wiele towarów, że tam jest że, że Turcja jest tym takim dziurawym elementem tego całego systemu, tej nowej takiej blokady ekonomicznej, która miała być zastosowana wobec, wobec Rosji. Ale przymykane jest na to wszystko oko. Myślę, że do, dopóki to nie przekracza pewnego wolumenu obrotów, pewnego wolumenu wymiany, to, to, to zawsze ta społeczność międzynarodowa. Jest w stanie przymknąć na to oko, o czym świadczy chociażby przykład zawsze rajów podatkowych, tak, które teoretycznie nie, nie powinny miały, nie powinny jakby funkcjonować, ale jednak zawsze jest jakieś na to pewne przyzwolenie, tak? Tak więc ten, ten system w mojej ocenie jest, jest dziurawy. Rosja też gdzieś, Rosja gdzieś chociażby udaje się mimo wszystko sprzedawać część swoich surowców przy pomocy floty widmo czy innego rodzaju takich jednostek, które niby nie są rosyjskie, a w praktyce są. I też wszyscy jakoś gdzieś o tym wiedzą, ale to, to, to nie jest taki jakby rozmiar, rozmiary tych tego typu przedsięwzięć nie są aż, aż tak duże, żeby jakby mogły złamać ten system. Moim zdaniem, tutaj trzeba pamiętać o tym, jak, jak bardzo Amerykanie zainwestowali w tą wojnę, tak? W ubiegłym roku Stany Zjednoczone przeznaczyły na pomoc dla Ukrainy, taką wszechstronną pomoc, nie tylko militarną, ale całą gospodarczą, humanitarną. Ponad 50 miliardów dolarów. Tak, to jest, to jest historycznie największa suma, jaka kiedykolwiek została przeznaczona. Więc jeżeli inwestuje się tego rodzaju kwoty, inwestuje się tego rodzaju sumy, no to siłą rzeczy inwestor będzie dbał o to, żeby ten system narzucony relacji gospodarczych z Rosją był mniej lub bardziej przestrzegany, ale nie pozwoli nigdy na ten, ten, ten amerykański hegemon, na to, żeby, żeby tutaj ktoś tak otwarcie, całkowicie przeciwko, przeciwko niemu się wyłamywał. To Stany Zjednoczone. A jak dzisiaj wygląda sytuacja z perspektywy Niemiec, Francji czy innych potentatów gospodarczych <coughs> europejskich? Bo, <coughs> przepraszam, pamiętamy, że na początku wojny ta sytuacja była bardzo taka no, dynamiczna. Z jednej strony te sankcje wprowadzano, z drugiej strony była wyraźnie wyczuwalna, dostrzegalna, słyszalna, by powiedzieć, jak nadzieja na to, że to się jednak szybko skończy i handel będzie dalej szedł. Jak dzisiaj Niemcy i Francuzi, zwłaszcza na to. Patrzą, czy położyli już, powiedziałbym, no czy już pogodzili się z tym, że szybko sprawy nie wrócą do dawnego porządku, czy jednak no, tylko czekają na to, aby znowu z Rosjanami handlować? Z pewnością wyczekują i z pewnością, żeby z pewnością nie czują się komfortowo właśnie z tą sytuacją, bo widzą tą ogromną dysproporcję, tak? Dla... Stanów Zjednoczonych, zerwanie więzi handlowych, więzi gospodarczych, finansowych z Rosją, to jest praktycznie tyle co nic, bo, bo Rosja była daleko na liście największych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych. tak? Tam praktycznie Stany Zjednoczone importowały głównie ropę naftową, ale to, to był naprawdę raptem parę procent tego, co, co w Stanach Zjednoczonych do tej pory się zużywało każdego roku. Amerykanie nie potrzebują zwyczajnie rosyjskiej gospodarki, nie mają tutaj żadnych jakichś większych interesów handlowych, mają o wiele, wiele więcej partnerów bardziej znaczących niż Rosja, ale inaczej jest w przypadku całej Europy, która ewidentnie gdzieś tutaj cały czas cierpi z tego powodu, głównie takie kraje, jak jak Niemcy, Francja, również Polska, z tego powodu, że no, tutaj gdzieś te, te więzy handlowe zostały tak nagle ucięte i, i, i wprowadzono. Wprowadzono te sankcje, to, to sprawia, że um, główny ciężar tych, tych sankcji, główny ciężar tej wojny ekonomicznej przypada na, na Europę. Tak? To jest właśnie ten paradoks, że to, to Stany Zjednoczone są tym liderem tego całego przedsięwzięcia, czyli pomocy Ukrainie w, w walce z Rosją, ale to Europa głównie ponosi te ciężary i to, to, to musi budzić bunt tutaj wśród, wśród miejscowych w, 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 władz, władz państw europejskich. Ten bunt cały czas słyszymy, przynajmniej przejawiany we Francji albo w Niemczech. W Polsce chyba nie. Wszyscy rozumieją, że tutaj gra jednak jest co inną stawkę. Ale jak pan ocenia właśnie wpływ sankcji nałożonych na Rosję na kondycję polskiej gospodarki? To znaczy, na ile te problemy, z którymi niestety cały czas się borykamy, jak wysoka inflacja, wzrastające ceny, cały czas materiałów budowlanych, drewna, papieru. Jak to jest mocno związane z wojną, którą Rosjanie toczą i właśnie z tym całym systemem sankcyjnym? Ciężko mi to ubrać w jakieś konkretne liczby. Na pewno ten, ten efekt wojenny był dla nas duży, chociażby dlatego, że jesteśmy krajem frontowym. To jest dla wszystkich bardzo oczywiste. Niemniej jednak wydaje mi się, że no rządzący bardzo często posługiwali się taką wymówką, że, że to wszystko, jeśli chodzi oczywiście na przykład o nasze problemy związane z inflacją, to jest wina Putina, tak? Wcześniej była wina Tuska, później się pojawiła wina Putina, jako taka uniwersalne wytłumaczenie dla wszelkich kłopotów ekonomicznych, jak z jakimi się borykamy, tak? No i siłą rzeczy z pewnością tak było i tak nadal jest, tak? Że, że my tutaj straciwszy dostęp do, przede wszystkim do rosyjskiej ropy, Uzyskaliśmy w efekcie droższe, droższe paliwa. To się przełożyło na podkręcenie tempa inflacji, ale my musimy za czas pamiętać, co nam najbardziej zaszkodziło. Nam najbardziej zaszkodziła ta, ta fatalna polityka pandemiczna, czyli odpowiedź gospodarcza na, na pojawienie się tej tak zwanej pandemii koronawirusa. To wywołało tą wielką falę czy tsunami inflacji. To doprowadziło do rozstroju budżetu, rozstroju polityki fiskalnej, monetarnej. Do tego jeszcze dostaliśmy właśnie w, w ciągu ostatnich paru lat takie przyspieszenie tempa zielonej transformacji, wszystkich zielonych ładów, i, i, i tutaj nałożyło się na siebie tych kilka elementów. Tak? tak więc my z pewnością w Polsce z tego powodu cierpimy, ale, ale odnoszę wrażenie, że zbyt wiele starało się, rządzący starali się zrzucić winę właśnie na ten kontekst wojenny, a za mało starali się tutaj przyznawać do tego, jak bardzo zawinili w tych innych, kwestiach, o których wspomniałem, tak, czyli przede wszystkim pandemia plus zielona polityka. Ja bym nawet ośmielił się tutaj wygłosić taki sąd, że te czynniki miały dużo większy wpływ na te wszystkie perturbacje, z którymi mamy do czynienia, między innymi te perturbacje, które doprowadziły do tego, że mamy w tej chwili już recesję, tak, w pierwszym kwartale. O pytanie o te relacje między sytuacją gospodarczą w Polsce a wojną na Ukrainie jest istotne także z perspektywy na jakiś prognoz, co dalej z polską gospodarką, co dalej z inflacją, bo widzimy, że ta wojna mimo wszystko, przynajmniej tak można to teraz oceniać, utknęła w pewnego rodzaju martwym punkcie już od wielu miesięcy i jeżeli nie dojdzie do żadnych przełomów na froncie, no to, z, to z, będziemy się pewnie musieli pogodzić z taką długotrwałą sytuacją konfliktu na Ukrainie i no pytanie, jak tutaj się będzie wobec tego kształtowała polska gospodarka? no Bo jeżeli sytuacja trwa długo w jednolitym punkcie, to można na nią odpowiadać, czy rządzący są w stanie coś realnie zrobić z sytuacją w Polsce, z inflacją, z recesją, jak pan doktor mówi, czy jednak są rzeczywiście tak, jak to przedstawiałem, takimi niewolnikami Putina, który zacisnął swój uścisk na Ukrainie: trzyma, nie puszcza i nic nie możemy robić, tylko cierpieć. No, przede wszystkim moim zdaniem przegapiona została ta, ta okazja, żeby, żeby podczepić się pod te pieniądze amerykańskie. Tak? My gramy zbyt słabo z, z, z Amerykanami. Jeżeli my jesteśmy tutaj jakby ich podwykonawcami, jeśli chodzi o realizację ich interesów w tej, tej części Europy, tak, jeżeli, my na siebie, jeżeli polskie państwo bierze na siebie ciężar dostaw dla, dla ukraińskiej armii i pomocy finansowej, również udzielanej na, na wielu różnych poziomach, a i, i, i jesteśmy tak ważnym tutaj elementem w tej amerykańskiej rozgrywce, to, to dlaczego nie otrzymujemy praktycznie takiej żadnej znaczącej po pomocy finansowej? Unia Europejska praktycznie w ogóle nie daje nam pieniędzy na, na, na uchodźców, no ale tutaj ciężko jakby oczekiwać, żeby Unia w tej chwili cokolwiek nam dała, skoro nawet nie, nie daje tych pieniędzy zamrożonych z KPO. A, a nawet być może nie da tych zwykłych pieniędzy przyobiecanych z ramach, w ramach regularnego unijnego budżetu. No ale jeżeli mamy takie wspaniałe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli tutaj przyjrza do nas dwa razy w ciągu roku amerykański prezydent, no to dlaczego amerykański prezydent nie obieca nam jakiejś pomocy finansko, finansowej? Skoro to jest również nasza wojna, no to należałoby się tutaj bardzo mocno upomnieć o te pieniądze, bo one są nam ewidentnie należne, bo, bo płacimy za to. Duży, dużą cenę za to, że jesteśmy właśnie takim krajem pod takim znakiem zapytania. No bo niby ten front jest daleko, ale z pewnością wiele, wiele, wiele firm, wiele podmiotów rozważa taką długofalową politykę względem Polski, mając na uwadze to, że, że nie wiadomo, jak ta wojna dalej się potoczy. Tak jest oczywisty koszt również goszczenia tutaj u, uchodźców i, i, i nikt jakby nam za to nie chce płacić, tak. Amerykański prezydent bardzo tutaj na sklepie po, po, po ramieniu, klepie po plecach chwali za, za osiągnięcia, za pomoc, za solidarność. My również to tutaj nadskakujemy z tymi naszymi gestami solidarności względem tego naszego bezpośredniego wschodniego, południowo-wschodniego sąsiada, ale nie otrzymujemy w zamian za to nic, tak tak więc to jest moim zdaniem ten element brakujący tej całej polityki tutaj jeżeli Polska tak, tak jeżeli polskie władze zdecydowały się objąć taki kurs powinny zdecydowanie twardo, bardziej twardo negocjować, a nie tak bohatersko, rycersko brać na siebie te wszystkie koszty, ponieważ już widać, że nam, nam to wszystko w połączeniu z tym zielonym marszem ku zeroemisyjności i, i, tym, i tą czkawką jeszcze po, po, po pandemii, nam to wszystko grozi naprawdę zatarciem całej gospodarki na sam koniec już panie doktorze, żeby trochę wyjść z Polski jako samego osobnego kraju i spojrzeć bardziej na, jak to się teraz mówi, często kolektywny Zachód, a przynajmniej na Unię Europejską. Jak pan ocenia szansę? Kto ma jakie szanse w tym gospodarczym wyścigu między Zachodem a Rosją, abstrahując od Amerykanów, bo tak jak rozumiem z tego, co Pan mówił, wynika, oni sobie spokojnie poradzą. Ale czy m, kto bardziej ucierpi długoterminowo? Czy Rosjanie, czy Europejczycy raczej na tych wszystkich sankcjach, na tej wojnie gospodarczej? Abstrahując od tego, czy to trzeba robić, czy nie. Po prostu suche fakty. Komu będzie gorzej? Hmm. Ciężko w, w tej chwili jakoś wyraźnie prognozować, tak jak powiedziałem, moim zdaniem Rosjanie w jakimś sensie otrzymali ten taki porządny cios. Tak, już w tym, w tym starciu to jest tak jakby w pierwszej rundzie ktoś dostał taki bardzo silny cios odcięcia od tego zachodniego systemu finansowego i jakby zaszumiało im na pewno mocno w uszach, w głowie i oni już wiedzą, że, że oni już są z pewnych z pewnych obszarów wykreśleni. Z drugiej, po drugiej stronie mamy Europę, która w, popełnia w tej chwili to, to, to zeroemisyjne samobójstwo tak która jest najbardziej zideologizowana na całym świecie z wszystkich takich głównych takich sił tak geopolitycznych gospodarczych na świecie to Europa jest najbardziej zideologizowana i Europa w tej chwili no zupełnie jakby zatraciła taki instynkt samozachowawczy. Troszeczkę mi to wygląda na taki wyścig, jeżeli kontrastujemy ze sobą tutaj, porównujemy ze sobą Europę i Rosję, jakby widzę, widzę na ten moment oczywiście takie dwa, dwa wielkie takie podmioty, które, które są na jakiejś takiej równi pochyłej, a, a ewidentnie będzie na tym korzystał ktoś trzeci, być może czwarty, ale to już na, na innych kontynentach. Perspektywy nie są bynajmniej świetlane z tego, co rozumiem, i tutaj, tak jak pan doktor mówił. Zależy dla kogo, praca, oczywiście. Wielka praca przed naszym rządem, tym więcej, że mamy jednak rok wyborczy. I tutaj domyślam się, no będą pewnie jakieś obietnice gospodarcze, ale pytanie, czy można coś obiecać, w co jeszcze Polacy uwierzą, że się naprawdę gospodarczo zmieni i poprawi? No to jest pytanie, ale, ale kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Tutaj jeszcze pewnie nie jedne niespodzianki przed nami. To na pewno będziemy to obserwować. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę. Wszystkim naszym widzom dziękuję. bardzo dziękuję za uwagę i zachęcam raz jeszcze do tego, żeby wspierać kanał PCH24. Jeżeli zostaną państwo naszymi darczyńcami, to mogą państwo uzyskać dostęp do no, wszystkich odcinków serialu Kto Zabił Jezusa i do odcinka premiowego, bonusowego w Wielkim Tygodniu. Wszystkie informacje na banerze i pod tym nagraniem. Kłaniam się z Panem Bogiem.